Po raz kolejny witam widzów kanału Zielonego. Dzisiaj jesteśmy w Mokrej, bo dzisiaj, 14 maja, odbywa się Noc Muzeów, a w Mokrej mamy przecież piękne muzeum i w tej sprawie porozmawiam w tej chwili z panem wójtem Miedźna, Piotrem Darejczykiem. Panie wójcie, to chyba pierwsza taka impreza z takim rozmachem w gminie z okazji właśnie tej Nocy Muzeów. Czy mógłbym kilka słów na ten temat od pana usłyszeć, o muzeum również, co tutaj się znajduje, co można zobaczyć i no po prostu myślę, że przez to zaprosimy więcej chętnych do obejrzenia właśnie tych eksponatów tutaj. Dzień dobry. To pierwsza rzeczywiście z dużym rozmachem, a czwarta w kolei, bo od 4 lat tutaj muzeum i inny ośrodek kultury w Miedźnie organizują tego rodzaju imprezy. One się zaczynają troszeczkę wcześniej niż wieczór i są skierowane głównie do młodzieży. Jest konkurs plastyczny, pogadanki dla młodzieży szkolnej mówiąc o tym, co, jakie eksponaty są, co się tutaj wydarzyło. I mam nadzieję, że będziemy to dalej kontynuowali w takim właśnie zakresie. Muzeum jest czynne od roku 2011. Obejmuje ono swoim zasięgiem dwa historyczne zdarzenia związane ze wsią Mokra. Pierwsze to jest bitwa pod Mokrą. Pierwsza bitwa września 1939 roku, pierwsza bitwa polskiej wojny obronnej 1939 roku, bitwy zwycięskiej dla Polaków. Zniszczono tutaj blisko 100 pojazdów pancernych, w tym czołgów niemieckich. Walczyła tutaj Wołyńska Brygada Kawalerii z polskiej strony, wsparta 53. Pociągiem Pancernym Śmiałym, a po drugiej stronie była to 4. Dywizja Pancerna Niemiecka. Czy tutaj tą taką mniejszą wystawę dzisiaj można zobaczyć kulturę przeworską, która właśnie pojawiła? Myślę, że o tym też chwilę pan wójt opowie. Kultura przeworska miała też tutaj swoje miejsce. Ona na terenie całego powiatu występowała. Z Mokrą związane są wykopaliska, którymi kierował tutaj dr Marcin Bilborski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, już w tej chwili profesor z Instytutu Archeologii. To osiadnictwo tutaj datuje się gdzieś od czasów rzymskich, już naszej ery do 5-6 wieku. Nie mamy niestety eksponatów oryginalnych, są one w tym momencie w opracowaniu w Instytucie Archeologii. Prowadzimy rozmowy dotyczące możliwości pozyskania tych eksponatów, ewentualnie replik, które bardziej by oddawały nawet niż sam eksponat miejsce, to czym kultura przeworska była. Można w muzeum zapoznać się z wystawą, którą przygotowano kilka lat temu, która mówi, czym jest ta kultura przeworska, jak ona jest, dlaczego ona jest istotna i dlaczego jest specyficzna i dlaczego jest ważna dla naszego terenu. Także serdecznie Państwa zapraszam do odwiedzenia i zapoznania się z tym. Dziękuję za ten krótki wywiad. Zapraszamy oczywiście do odwiedzenia Muzeum w Mokrej, do odwiedzin całej gminy Miedźno. Jest tutaj wiele ciekawych miejsc. Jeszcze raz dziękuję za wywiad. Dziękuję ślicznie i zapraszam do Mokrej.